17 lipca została podpisana umowa na remont, elewację oleandrów i wymianę okien, czyli tak zwanej stolarki okiennej. Natomiast dzisiaj rozpoczęło się ustawianie rusztowań. W pierwszej kolejności będziemy wykonywać prace przy elewacji. Będą one polegały na tym, że zostanie zdjęta stara warstwa tynku, tak zwany baranek, który został nałożony jeszcze w czasach PRL-u. Zostanie odsłonięty oryginalny tynk szlachetny i będziemy go oczyścić, uzupełniać ubytki i konserwować. Planujemy wymianę okien. W sumie do wymiany jest 107 okien plus jedne drzwi i okno balkonowe. Będą to okna robione na specjalne zamówienie, sosnowe, drewniane. Zamierzenie remontu było takie, że zostanie wykonany jeszcze przed wymarszem kadrówki, no, ponieważ nie udało się tego zrealizować. Zostaną zawieszone dwie siatki mesz. Od strony błoń, czyli właśnie od tej strony, od której stoimy, będzie siatka z wizerunkiem marszałka Piłsudskiego, natomiast od strony ulicy Oleandry będzie siatka z wizerunkiem orła i z datą wymarszu pierwszej kadrówki.